Cześć wszystkim, z tej strony Jakub z firmy Discord. Kochani, jeśli interesujecie się importem z Chin lub zbliżacie się do waszego pierwszego zamówienia z Chin, to przygotowałem dla was wideo z kilkoma takimi najważniejszymi rzeczami, o których musicie wiedzieć i na które musicie uważać przed realizacją pierwszego zakupu, zamówienia towaru z Chin. Oglądajcie. Okej, okay, pierwsza i najważniejsza rzecz yy, dla początkujących. To dobrze, żebyście wiedzieli, że towary na Aliexpressie są z reguły bardzo, bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ sprzedawcy na AliExpressie zaopatrują się z reguły na platformie 1688.com lub na Alibabie. Na AliExpressie są z reguły, z reguły sami pośrednicy. Stąd te ceny, które widzicie na AliExpressie, są po prostu wysokie. Jeśli szukacie tańszych produktów, zerknijcie na 1688.com. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to upewnijcie się, jaką metodą wysyłki sprzedawca zamierza wysłać do Was towar. Jeśli tylko usłyszycie DDP lub zobaczycie napis DDP. Uciekajcie, nie korzystajcie z DDP. O co chodzi? DDP nie jest prawdziwym DDP. Jest to tak zwany Grey Customs, jest to można de facto powiedzieć przemyt. Jest to towar, który nie przechodzi odprawy celnej. Czyli dotrze do Was towar bez żadnej faktury importowej, bez żadnej dokumentacji z odprawy celnej. Nie dostaniecie ZC299 i nie wliczycie tego towaru w koszty. Także jeśli widzicie DDP, nie korzystajcie z DDP. Możecie zlecić dostawę na przykład firmie zajmującej się spedycją. Takich firm jest cała masa. Ta firma weźmie ten towar z Chin dla Was, dostarczy do Polski i zgłosi do odprawy celnej tak jak trzeba. Także pamiętajcie, uważajcie na DDP. Trzecia sprawa dla tych osób, które realizują troszkę większe zamówienie i wysyłają towar morsko. Jeśli widzicie CIF. Poproście o wycenę na warunkach FOB. Dlaczego? Dlatego, że na CIF-ie wycena z reguły zawsze wygląda bardzo atrakcyjnie. Cena wydaje się niska, a to dlatego, że spora część kosztów zostanie jeszcze doliczona później na etapie, w którym towar pojawi się w Polsce. Także dla porównania poproście o wycenę na FOBie. I zobaczycie, jak bardzo ta cena będzie się różnić. Kochani, jeśli towar dotrze do Polski, musi on zostać odprawiony. Pamiętajcie o tym, że będziecie występować w formie importera, i jako importer jesteście zobligowani yy, przede wszystkim do posiadania numeru EORI oraz do rejestracji w BDO. Także przed odprawą celną. Pamiętajcie o tym, żeby wyrobić sobie numer EORI, jest to bardzo proste. No i niestety musicie zarejestrować się do BDO oraz podpisać umowę z firmą zajmującą się wykonywaniem obowiązków, które ciążą na Was w związku z BDO. Możecie robić je samemu, natomiast jest to nieopłacalne, lepiej jest zapłacić takiej firmie i mieć to z głowy. Kochani, kolejna bardzo istotna kwestia to kompletacja dokumentacji do odprawy celnej. Gdy towar do Was dotrze, gdy będziecie musieli go odprawić, potrzebujecie kompletnej dokumentacji. O co chodzi? W większości wypadków będzie to faktura handlowa, którą należy przetłumaczyć na język polski. Możecie to zrobić samodzielnie i można to zrobić nawet na kopii faktury przy pomocy długopisu, także nie jest to zbyt trudne. Chodzi o to, żeby agent celny oraz urząd celny wiedzieli, co to za towar. Oprócz tego potrzebujecie packing listę, specyfikacje, dowód płatności, tak, żeby udowodnić urzędowi, że nie zaniżacie cen na fakturze. No i co? I to są takie standardowe dokumenty potrzebne do odprawy. Natomiast w przypadku towarów troszkę bardziej skomplikowanych, takich jak na przykład zabawki, elektronika, maszyny, w ich przypadku będziecie potrzebowali jeszcze deklarację zgodności. Taką deklarację wystawia producent lub upoważniony przedstawiciel, musi ona być podpisana, musi ona spełniać wymogi formalne, czyli jej kształt jest opisany w rozporządzeniach i taką deklarację urząd celny będzie od państwa wymagał do przedstawienia przy odprawie celnej. Także pamiętajcie o tym. Tutaj kolejna rzecz. Pamiętajcie o tym, by nie mylić certyfikatu CS z deklaracją zgodności. To częsty taki błąd na początku. Pamiętajcie o tym, że urząd będzie wymagał deklaracji zgodności, sam certyfikat nie wystarczy. Kolejna rzecz: bardzo często sprzedawca będzie chciał Was naciągnąć do zaniżenia ceny na fakturze. Nie zgadzajcie się na to. Jeśli tylko dojdzie do rewizji, urząd celny poprosi o potwierdzenie płatności. Ono się zapewne nie będzie zgadzało w takim wypadku z fakturą, no i narobicie sobie tylko kłopotów, bo będzie to wyglądało tak, jako że na waszym debiucie już zaniżacie ceny na fakturze, by po prostu uniknąć płacenia cła i VAT-u. Także nie zaniżajcie cen na fakturze, nie zgadzajcie się na to. Na fakturze musi się znaleźć prawdziwa kwota, czyli tą kwotę, którą będziecie przelewać producentowi. I co, gdy już jesteśmy w temacie odprawy celnej, kolejna bardzo ważna kwestia to oznakowanie towaru. Jako importer jesteście odpowiedzialni za właściwe oznakowanie towaru. Tak naprawdę powinien to zrobić producent, natomiast Wy jako importer musicie zadbać, by to było poprawne. Pamiętajcie, że produkt musi być oznakowany, musi na nim być komplet informacji, które precyzują polskie przepisy, polskie oraz europejskie. Także nie bądźcie zdziwieni w sytuacji, w której urząd celny zatrzyma Państwa towar, dostaniecie opinię i będzie na tej Opinii zaznaczone, że towar jest nieoznakowany. Brakuje na przykład modelu, brakuje yy, adresu producenta czy importera, brakuje kraju produkcji. O te wszystkie kwestie musicie zadbać i to musi się znaleźć na produkcie. Także nie zapomnijcie o tym. Ok, kolejna ważna kwestia. Zawczasu znajdźcie sobie odpowiednią agencję celną, która zajmie się za Was zgłoszeniem towaru. Yy, nie ma sensu zajmować się tym samemu, mimo że importer może sam siebie yy, de facto reprezentować i zgłaszać towar. Zleźcie to agencji celnej. Usługa odprawy celnej jest strasznie tania. Dla przykładu u nas to jest koszt około 190 zł, a agent celny zajmie się wszystkim za Was. Nie ma sensu, żebyście się w ogóle tym zajmowali samemu. 99,99% ,99 importerów zawsze zleca to agencji celnej, lub niektórzy importerzy mają swoich agentów celnych. Także zawczasu znajdźcie sobie agencję celną, która będzie was reprezentować. Pamiętajcie, że prze przewoźnicy kurierscy, jeśli na przykład będziecie wysyłać paczkę UPS-em czy FedEx-em, mają swoje agencje celne i za niewielką opłatą yy, wykonają dla was odprawę celną. Warto z tego skorzystać. My na przykład często korzystamy z odprawy celnej w UPS-ie, yy, bo jest to po prostu szybkie i wygodne. Także Polecam jak najbardziej. Kochani, kolejna ważna kwestia, cło antydumpingowe. Sprawdźcie, czy towar, który importujecie nie jest objęty cłem antydumpingowym, ponieważ naprawdę można się bardzo zdziwić i bardzo zasmucić przy odprawie celnej, gdy przyjdzie do płatności należności. Często jest tak, że ktoś chce coś ściągnąć, na przykład rower elektryczny z Chin, bo wie, że w Polsce są one droższe, natomiast nie wie już, że jest on obłożony cłem antydumpingowym. I przy odprawie musi zapłacić naprawdę naprawdę grube należności. Także zawczasu sprawdźcie sobie, czy wasz towar nie jest objęty takim cłem. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to samo cło. Pamiętajcie, że przy odprawie celnej musicie zapłacić tą opłatę. Musicie zapłacić ten podatek, którym jest cło. Jak sprawdzić stawkę celną? Nagrałem o tym wideo. Zapraszam serdecznie, jest filmik, jak to zrobić. Trzy minutki trwa, a dowiecie się, jak w bazie tarik bardzo szybko ustalić stawkę celną. Także zawczasu sprawdźcie sobie stawkę celną na wasz towar. Pamiętajcie również, że cło płacimy od wartości towaru z faktury powiększonej o koszty transportu z Chin do Polski, czyli yy, podstawą do naliczenia cła jest. Yy, Koszt towaru oraz koszty transportu. Pamiętajcie, że potem musicie jeszcze zapłacić VAT również przy odprawie celnej i VAT jest liczony od kosztu towaru, kosztu transportu i od cła. Czyli mamy podatek od podatku. Pamiętajcie o tym, ponieważ zdarza się, że yy, niektórzy klienci są zszokowani tym, że muszą zapłacić cło i VAT, co jest podstawowym obowiązkiem związanym z importem. Także zawsze sprawdźcie sobie stawkę celną zawczasu. OK, kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć przed Waszym pierwszym importem z Chin, to bezpieczeństwo transakcji. Kochani, nie przelewajcie Zdawajcie pieniędzy jakimś dziwnym skamerskim firmom, które widzicie w różnych dziwnych czeluściach internetu. Kochani, jest bardzo dużo oszustów czyhających na początkujących zagranicznych kupujących. O co chodzi? Jeśli widzicie podejrzanie niską cenę albo widzicie markowe towary w bardzo niskiej cenie, to bardzo duża szansa, że jest to albo podróbka, Albo jest to skam nastawiony po to, żeby wyciągnąć od Was pieniądze. Także pamiętajcie, zawsze uważajcie i gdy coś jest za tanie, niech Wam się zapali takie czerwone światełko, bo bardzo często naprawdę jest to oszustwo. Kochani, kolejny ważny temat to podróby. Nie importujcie podrób. Bardzo dużo klientów, którzy wysyłają nam linki do produktów, które chcą z naszą pomocą importować, są zszokowani, gdy mówimy im, że nie możemy tego importować, bo to jest podróbka. Często słyszymy, że producent deklaruje, że to nie jest podróbka, że, że my się nie znamy. Kochani, nie bądźcie łatwowierni i nie importujcie podróbek, bo to się kończy naprawdę sporymi problemami. W najlepszym wypadku będziecie musieli podpisywać ugodę z kancelarią prawną reprezentującą właściciela do praw, tutaj do wzorów przemysłowych, do logo. W najgorszym wypadku będziecie mieli sprawę karną. Także nie importujcie podróbek i nie bądźcie łatwowierni. Towary, naprawdę to, co się słyszy od producentów chińskich, że te towary pochodzą z oficjalnej fabryki, ale zostały przeznaczone na jakąś utylizację albo inne bzdury, nie wierzcie w to. Dużo producentów po prostu chcę was przekonać, że to nie jest podróbka, mimo że doskonale wiedzą, że to są podróbki. Nie importujcie podróbek, bo naprawdę wiążą się z tym problemy i obejrzyjcie moje wideo o tym, jak sprawdzać, czy coś jest podróbką czy nie, na przykład przy pomocy bazy Euipo. Także obejrzyjcie wideo, jest ono bardzo krótkie, a dowiecie się z niego i oszczędzicie sobie naprawdę olbrzymich problemów. Kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć przed pierwszym importem z Chin, to to, że import niektórych towarów jest dużo bardziej skomplikowany od innych. Co mam na myśli? Jeśli importujecie karton grzebieni, to prawdopodobnie ten import będzie bardzo prosty. Natomiast jeśli importujecie skomplikowaną maszynę, która ma bardzo dużo funkcji, jest do tego niebezpieczna, ma jakieś ostrza, to import takiego sprzętu jest bardzo skomplikowany, ponieważ musicie spełnić wymagania. Odpowiedniej dyrektywy. Nie jest to łatwe. Maszyna musi być bezpieczna, musi mieć właściwą tabliczkę znamionową, deklarację, certyfikację, musi być bezpieczna. To już powiedziałem. Także jeśli jest to wasz pierwszy import i importujecie coś skomplikowanego, poświęćcie najpierw więcej czasu na weryfikację przepisów oraz sprawdzenie tego, czy na pewno podołacie z importem. Tego towaru. Jeśli jest to coś prostego, no tak jak wspomniałem, grzebienie, no to jestem pewny, że tutaj Wam się uda. I nie będziecie mieli jakichś większych problemów. Aczkolwiek pamiętajcie, że no, musicie zadbać o właściwe oznakowanie towaru. Choćby i tutaj opisać, gdzie on pochodzi, prawda? Czyli że wyprodukowano w Chinach. Ok, jeszcze jedna ważna kwestia. Kochani, jeśli Wasz towar zostanie zatrzymany, a tak się może zdarzyć, nie panikujcie. To jest częste. Towary często są zatrzymywane. Dostaniecie informację z urzędu celnego albo od agencji celnej, że wasz towar został wstrzymany, i po kilku dniach dotrze do was opinia organu nadzoru rynku z informacją, co jest nie tak. W większości wypadków taki towar można naprawić, także się nie przejmujcie. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego samego, no to zapraszamy do nas, my za was naprawimy taki towar. Można go też jeszcze utylizować, czego Wam oczywiście nie życzę, bo to też kosztuje i trzeba za to zapłacić. Natomiast można również taki towar odesłać poza teren Unii Europejskiej. Także zawsze da się, no może nie zawsze, w większości wypadków można z tego wybrnąć, także nie martwcie się, to się każdemu może przytrafić. Kochani, jeszcze na koniec dwie ostatnie kwestie. Pierwsza z nich to jakość towaru. Bardzo często zdarza się tak, że zamówicie próbkę towaru, ona będzie wyśmienita, zamówicie większą partię i nagle się okaże, że niestety towary są kiepskiej jakości. Czemu tak się dzieje? Ponieważ producenci celowo zaplanowali taką, że tak powiem, intrygę, czyli wysłali Wam próbki wysokiej jakości, a towar już taki, że tak powiem, hurtowo produkowany był kiepski. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Przede wszystkim zamawiajcie większe ilości próbek, czyli nie zamawiajcie jednej sztuki, tylko symulujcie małe zamówienie hurtowe i zwiększajcie po prostu yy, ilości sztuk, których zamawiacie. Dzięki temu yy, jest duża szansa, że unikniecie yy, tego typu sytuacji, czyli wysłania po prostu dużo lepszej jakości próbki yy, niż docelowy towar handlowy. I już ostatnia rzecz na ten moment to dobry wybór niszy. Kochani, jeśli zamawiacie jakiś towar na pierwszy raz, yy, nie bądźcie zdziwieni, jeśli się okaże, że zarobicie na nim mniej, lub nie traficie, że tak powiem, w gustach klientów. Tak się zdarza. Często jest tak, że przed pierwszym importem wydaje nam się, że zarobimy krocie, a gdy uderzą nas koszty transportu, cło, VAT, inne koszty po drodze, nagle się okazuje, że z wymarzonych 100%, 100 narzutu zostanie nam, nie wiem, 30% narzut. Nie załamujcie się, to jest normalne. W końcu traficie, że tak powiem, na towar, który będzie wysokomarżowy. Natomiast Natomiast y, liczcie się z tym, że bardzo często przy pierwszym zamówieniu te koszty Was po prostu uderzą po kieszeni. Y, no i nie zarobicie tyle, ile chcieliście. Czasami wyjdziecie na zero, a czasami wręcz stracicie. Także. Niestety bądźcie na to przygotowani. Oczywiście jeśli chcecie, zapraszamy również do importu z nami. Firma Discolm robimy to kompleksowo. Otrzymacie fakturę VAT. Nawet nie musicie mieć firmy, wystarczy działalność nierejestrowa i możecie sprzedawać, handlować takim towarem. Także zapraszamy. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.